kompestacja. Startujemy kontestację, witam, Kamil Cebulski. I dzisiaj kontynuujemy wtorek, 16 października 2012 roku i kontynuujemy oczywiście rozmowy z przedsiębiorcami, tak? I z przedsiębiorcami o przedsiębiorczości i dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj z Kubą. Jakub Pawłowski jest z nami. Jesteś, Kuba? Tak, tak, jestem, witam ponownie. No, no to ja teraz warto by, żebym coś o tobie powiedział. Mianowicie wkurzyłeś się na nasz kraj, wyjechałeś na Wielką Wyspę i tak się wkurzyłeś, że się zacząłeś uczyć tego angielskiego i co? I jesteś najlepszym gadaczem w Anglii. A z tym to akurat jest długa historia. Generalnie w którymś momencie doszedłem do wniosku, że bez umiejętności komunikacji nie przeskoczę pewnego poziomu w mojej pracy, więc zapisałem się do klubu, w którym uczą ludzi, jak przemawiać. Jest tak taka jest. Międzynarodowa organizacja, nazywa się Toastmasters International. Zapisałem się tam i stopniowo poprawiałem się. W tym roku wystartowałem w konkursie, który organizują rok rocznie. Udało mi się przejść kilka etapów, aż ostatecznie wygrałem konkurs. Zostałem najlepszym usłyszał Wielkiej Brytanii. Dokładnie. A to znaczy, konkurs był po angielsku. Tak, no czyli z tego domniemanie, że znasz angielski, czy wyuczyłeś się tej mowy na pamięć? Angielski znam, ale mowę wyuczyłem się na pamięć, bo to jednak w konkursie mowa była tak dopracowana, że każde zdanie coś wnosiło i tak naprawdę okay. Wszystko było dopracowane, żeby trwało idealnie 7,5 minuty. Okej, okay. O tym jeszcze pogadamy, bo oprócz tego, że Kuba potrafi gadać, no to jeszcze jest przedsiębiorcą, tak? Tak, aczkolwiek nie mam żadnej dużej fabryki. W Anglii mam własną limited company, jestem dyrektorem i jednocześnie jedynym pracownikiem. Myślę, że to jest forma dość popularna również w Polsce. A natomiast w Anglii zajmuję się tym, bo to pasuje do mojego podejścia do relacji z firmą. A firma produkuje oprogramowanie. Czyli jesteś powiedzmy takim programistą, który założył spółkę. No i pracuje na zlecenia, prawda? No tylko, że z etatem mało co chce mieć. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, co Kuba robi, bo jeszcze Kuba biega, pływa na rowerze. Te Ironmany z 20 maratonów skończyłeś, tak? Zgadłem? Dokładnie. Około 20 maratonów, mniejsze biegi też i 4 razy zawody, które się nazywają Ironman. Który to jest triatlon i polega na przepłynięciu najpierw około 4 km, przejechaniu na rowerze 180, a na koniec biegnie się maraton. No to ja sobie tak pomyślałem, jak się przygotowywałem do audycji, Kuba, tam trochę poczytałem naszą korespondencję. No to słuchaj, wysportowany jesteś, nie? Gadkę masz, no przedsiębiorca, firma, kasa i tak dalej, no to pewnie no, dziewczyny, no to sznurem. Różnie z tym bywa. Są okresy, kiedy mam dziewczynę, są okresy, kiedy nie mam. No bo może nie lubią biegać z tobą, bo jeszcze uciekniesz, nie? Akurat dwie ostatnie biegały. Aha, może uciekły, może szybsze były. Okej, okay, ale nie o tym dzisiaj chcieliśmy rozmawiać. No to co, powiedz nam, bo z tego co rozmawiamy, no to na nasuwają się dwa tematy. Przede wszystkim ta emigracja, tak? A po drugie to gadanie, więc zajmijmy się w ogóle najpierw emigracją. Jak to było z tobą, że wyjechałeś? Skończyłem studia, jak miałem 22 lata. Gdzie studiowałeś? Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Mhm. Także miałem 22 lata, miałem tytuł magistra, trochę wcześniej niż inni. Gratuluję. No i właśnie miałem do wyboru albo szukać pracy w Krakowie, albo spróbować szczęścia gdzieś indziej. Ponieważ lubię przygody, wysłałem swoje CV do paru krajów. Była Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia. Najszybciej odpowiedzieli z Wielkiej Brytanii. To pierwszy, ten lepszy, tak? Dokładnie, spakowałem.
Ale słuchaj, no ja nie wierzę, nie wierzę ci. Nie wierzę ci, że se kończysz studia i nagle muszę mieć pracę i sobie rozsyłasz CV. No przecież to jest takie, no... A nie, pracę miałem wcześniej. Pracowałem odkąd miałem 19 lat. I co robiłeś? Jako informatyk. W Polsce? Jako informatyk, jak już zacząłem studiować informatykę. Ale to tak, żeby dorobić, czy na pełny etat? To było zwykle albo 3 piąte, albo 4 piąte etatu, w zależności od tego, jak byłem zajęty na studiach. No to prawie cały, tak? No, to tylko chodzi o czas. No ale co, no to miałeś robotę już, jak już te 4 lata czy 3 pracowałeś, no to pewnie mogłeś i awansować i tak dalej, no to nie chciałeś tu zostać? Nie. I to z prostego powodu. Popatrzyłem sobie, jakie są zarobki za granicą, patrzyłem sobie, jakie są w Polsce. I dla mnie... Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się długo. No ale wiesz, no są jeszcze koszty życia, tak? Większe jak w Polsce. No są też jakieś koszty, powiedzmy, emocjonalne, koszty tego, że jesteś tam sam, bez rodziny, koszty tego, że angielskie dziewczyny są brzydkie, koszty, no nie wiem, jakieś takie inne. To też, ale... Mam taką naturę, że wolę spróbować właśnie nowych rzeczy. Mieszkałem w Krakowie 5 lat i chciałem wyjechać gdzieś indziej. Okej, ale to traktowałeś to jako przygoda, że wyjedziesz na pół roku, rok i wrócisz, czy że tam już zostaniesz? No bo już jesteś 6 lat tam. Tak, bilet kupiłem w jedną stronę. No. Nie robię długofalowych planów, chciałem zobaczyć, jak tam będzie. Zresztą... Wyjechałem zupełnie w nieznane, nie miałem ani mieszkania, ani pracy. No ale powiedzieli, że na CV odpowiedzieli. Tak, dostałem zaproszenie na rozmowę o pracę. Aha, no tak, no to niedużo de facto. No nie dużo. Znaczy miałem tak naprawdę 3 zaproszenia na rozmowę o pracę. To pierwsze pojechałem prosto z lotniska. Mhm. Drugą miałem, dwie następne miałem na następny dzień. No i się udało. Dokładnie, dostałem. Generalnie 2 dni później już miałem 3 oferty. No dobra, no ale co? Wyjechałeś sobie i co sobie o tej Anglii wtedy myślałeś? To znaczy, była taka jak ci się wydawało ta emigracja, że to takie rzeczywiście łatwe, szybkie pieniądze, czy trochę było inaczej? Coś cię zaskoczyło może, albo zniechęciło, albo wręcz odwrotnie? To nie jest do końca tak, że to są łatwe, szybkie pieniądze, bo znam wiele osób, które rzeczywiście mają problemy na tej emigracji. Aha. Ale to, co mnie pociągało, to jest właśnie ta nieznana przygoda. Chciałem się nauczyć dobrze mówić po angielsku. Mhm. A później zacząłem doceniać wiele rzeczy o Anglii, o których nie wiedziałem, mieszkając w Polsce. Czyli tak trochę na odwrót. Znaczy, na odwrót niż ja, no bo ja najpierw się dowiedziałem tych fajnych rzeczy w Anglii, tak? A dopiero potem tam interesy zacząłem prowadzić, a ty tak w sumie trochę na odwrót. Nie wiedziałeś, że Anglia to jest taki wolny kraj i tak dalej, i tak dalej? No szczerze mówiąc, wyjechałem w nieznane. Ale po tym, jak pomieszkałem tutaj trochę, to doceniłem to, że kraj jest rzeczywiście normalny. Choćby taki głupi przykład. Można na czerwonym świetle przejść i nikt nie da za to na mandatu, bo policja ma ważniejsze rzeczy do roboty. No ale, no właśnie, bo tam to nie jest chyba zakazane. No właśnie nie jest. No. Nie trzeba mieć świateł włączonych przez cały rok i nie ma wielu innych absurdów, które są w Polsce. Jeszcze powiesz, że pasów nie trzeba mieć zapiętych. Nikt mi za to nie dał mandatu, ale mój samochód zawsze się denerwuje, jak nie zapnę. No niestety mój też, dlatego muszę zapinać za plecami. I cały czas jest zapięty. Dokładnie. Nie. Próbowałem to wyłączyć, ale w serwisie mi powiedzieli, że się nie da. No mi też właśnie powiedzieli, że się nie da. Bez sensu zupełnie. Ale można też ze złomu wziąć, czy tam sobie z jakiegoś innego auta, samo to takie metalowe, co się wciska i tylko tam wcisnąć, bo tam jest czujnik, nie? Pomyślę jeszcze. I wtedy nie pika, znam trochę takich tutaj rzeczy. No dobrze, wyjechałeś, znalazłeś pracę, mi mieszkanie spodobało ci się, zostałeś, ale co cię wzięło do tego, żeby swoją działalność założyć, to znaczy spółkę z o.o., czyli tam Limited? A, to też była kwestia przypadku. Mhm. Pracowałem w jednej firmie, w której była mieszanka osób, które były zatrudnione na stałe i kontraktorów. Mhm. Pogadałem trochę z kontraktorami, okazało się, że robimy dokładnie to samo, z tym, że oni dostają 3 razy więcej.
Naprawdę? No więc jakoś tak wychodzi. A to jest powodem tego jest to, że teoretycznie mają mniejszą stabilność zawodową, nie dostają firmowej komórki, samochodu i tak dalej. Rzeczy, które mi zupełnie też nie są potrzebne. Urlopu, tak? Tak, a jako Chorobowego, kontraktor później zobaczyłem, macierzyńskiego. że mogę sobie zrobić dużo większy urlop. No tak, I to wtedy, kiedy chcę. bo zaraz popracujesz 16-18 godzin na dobę, a potem masz tydzień wolny. Dokładnie, także robiłem sobie od czasu do czasu takie wakacje, jak na przykład pobyt w miesiąc w Moskwie, kiedy chciałem się nauczyć rosyjskiego, czy też we wrześniu byłem przez ponad 3 tygodnie w Chinach. O tym też porozmawiamy, ale może za chwilę. Skąd poznałeś tych Toastmasterów? A to już było po tym, jak 4 lata mieszkałem w Anglii. Czyli, I to czyli też całkiem niedawno. całkiem niedawno. Jestem w Toastmasterach od 2 lat. I to również też się wzięło z przypadku, bo zobaczyłem, Ale co, byłeś pracując takim. z różnymi Ale ludźmi. poczekaj, bo mi Aha. się Toastmasterzy kojarzą z taką organizacją, no, która uczy ludzi przemawiać, i tam chyba chodzą tacy trochę zakompleksieni, może niekoniecznie zakompleksieni, złe słowo, nieśmiali, wstydliwi trochę. Tacy ludzie, którzy się krępują, mają tremę, jeżeli no, więcej ludzi zwraca na nich uwagę. Takie szare myszki. Czy ty też taki byłeś? Dokładnie. Naprawdę? Dokładnie. No tak No było, tak tak, było i muszę się przyznać. przebiegnij maraton poniżej 3 godzin i być wstydliwy. No, przecież weź. Naprawdę? No cóż, biegnąc maraton nie muszę o tym z nikim rozmawiać, robię to dla siebie. No, w sumie też, ale to jest jakieś osiągnięcie, gdzie no chylę czoła po prostu, no. Ja bym No nie wiem. zresztą pogadaj z jakimiś, nie wiem, mistrzem olimpijskim z Kenii i sam powiedz, czy to jest osoba, która ma niesamowitą pewność siebie. A nie wiem, nie znam tego człowieka. No mniejsza o to, ale ci najlepsi biegacze czy sportowcy bardzo rzadko są pewnymi siebie osobami, zwłaszcza w kontaktach z prasą. I co, i po prostu czułeś taką potrzebę, żeby to zmienić? Tak, i to też patrzyłem na to, ile zarabiają inne osoby i zauważyłem, że umiejętności nie liczą się aż tak bardzo, jak umiejętność sprzedania tego, co się robi. Czyli to też był taki argument za tym, żeby do Toastmasterów się zapisać. Dokładnie, to akurat była jedyna organizacja, którą znalazłem, była niesamowicie przystępna cenowo, bo to jest organizacja typu non-profit. Zapisałem się, byłem właśnie taką szarą myszką, strasznie nieśmiałą, a potem ucząc się od dużo lepszych osób, bo tam w tej organizacji są też aktorzy, biznesmeni, osoby, które prowadzą własne szkolenia, psychologowie i tak dalej. Od nich nauczyłem się właśnie jak przemawiać lepiej, do tego stopnia, że tak jak wspomniałeś na początku, zostałem najlepszym mówcą Wielkiej Brytanii. No właśnie, na czym polega ten konkurs? I co? Powiedziałeś, że 7,5 minuty trzeba mowę przygotować, tak? Więc co? Pisałeś ją na komputerze i nauczyłeś się na pamięć? Czy to coś tak improwizuje? Nie miałbym szansy w mowie improwizowanej z ludźmi, którzy mieszkają w tym kraju i mówią naturalnie po angielsku, ale właśnie jest taka możliwość, że można napisać mowę wcześniej i ją po prostu wygłosić. Czy z pamięci, czy przeczytać? Pamięci. No to dużo nauki. I co? I tak zrobić. O czym twoja mowa była? Moja mowa była, znaczy w tym konkursie chodzi o to, żeby zrobić mowę inspirującą. Czy ta motywacyjna taka? Motywacyjną. I chciałem wymyślić właśnie coś oryginalnego. Chciałem, żeby to była bardzo prosta historia, bardzo pamiętliwa. Zrobiłem mowę o tym, jak pomagałem mojej byłej już dziewczynie przygotować się do jej półmaratonu. No i zbeształeś pewnie złotem, nie? Nie do końca. Nie? Powiedziałem to w taki sposób, że gdy moja była dziewczyna usłyszała tę mowę,
powiedziała, że jej się podobało. O! Także da się mówić dobrze o byłych dziewczynach. Nie no, bo przeważnie to tak jak człowiek sobie uzmysłowi, że drugiemu jest gorzej, no to wtedy człowiek czuje się taki dowartościowany, zmotywowany, nie? No bo to chyba myślałem, że w tym kierunku poszedłeś. Czyli co? Ale mówiłeś no w sumie no o treningach, o przygotowaniu się do wysiłku, no to... No nie wiem, że takie akurat motywujące by było, no nie wiem. Było motywujące, bo na bazie tej historii zbudowałem takie głębsze przesłanie. To było mniej więcej o tym, w jaki sposób, właśnie pomagając innym, można zmienić swój charakter. No to okej. Okay. Dobra, nie wchodźmy już w ten temat, ale co się ocenia na takiej mowie? No wyjdę, opowiem coś i co się ocenia? Kryteria konkursu są właśnie bardzo różne. Ocenia się strukturę mowy. Co to znaczy? Żeby był odpowiedni mocny początek, w miarę logiczny rozwój argumentów czy tej mowy i odpowiednio motywujące zakończenie. Aha, okej. Okay. Liczy się to oryginalność, ciekawy pomysł, reakcja publiczności. Aha, czyli była publiczność. Publiczność też była. Liczy się modulacja głosu, mowa ciała, to jak ktoś używa sceny, kontaktu wzrokowego i też takie rzeczy, które mnie dyskwalifikowały jako Polaka, czyli właśnie słownictwo użyte w mowie, czy też wymowa. No to ja bym się nie nadawał na takie mowy, no bo chyba, żebym się na pamięć nauczył, bo jąkam się co chwilę, po wiejsku mówię i to tak... Dlatego też audycję w radio prowadzę, nie? No ale tak to już jest. No dobra, ale co, to był jakiś taki konkurs lokalny, potem rozumiem jakiś większy i aż w końcu wielki finał. Tak, właśnie to wszystko odwzorowuje strukturę tej organizacji. Najpierw był konkurs na poziomie klubu, myślę, zasady najlepszy przychodzi dalej. Później kilka klubów tworzy tak zwany rejon, więc walczyłem z 6 innymi Anglikami z innych klubów. Później był wielki finał londyński, gdzie byli najlepsi z 40 klubów w Londynie. Na koniec poleciałem do Irlandii, gdzie z kolei rywalizowałem z 8 innymi osobami z innych tam regionów, na które podzielone jest właśnie Wielka Brytania i Irlandia. Wow, a ile klubów w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest tak na oko? Nie wiem dokładnie, ale to jest ponad 250. Ponad 250, w każdym niech będzie z 20 ludzi. No to bardzo ładne zwycięstwo. No w tej organizacji jest około chyba 7 tysięcy osób. A kiedy będzie konkurs światowy? A konkurs światowy już był. I co, odpadłeś? Właśnie zabrakło mi trochę, żeby być pierwszym Polakiem na Mistrzostwach Świata w przemawianiu, bo zająłem 2 miejsce w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pewna kobieta z Irlandii mnie wyprzedziła. Mhm. I to ona poleciała do Stanów Zjednoczonych. To nie fajnie. A wygrała chociaż? Nie wygrała. I dobrze. Okej. Okay. No to co, powiedziałeś, że dużo podróżowałeś. Byłeś miesiąc w Rosji, miesiąc w Chinach. Co tam podpatrzyłeś fajnego? Co patrzyłem? W Rosji poleciałem głównie po to, żeby się nauczyć mówić po rosyjsku. I to też to był taki zakład, który zrobiłem z moim bardzo dobrym przyjacielem. Chcieliśmy sprawdzić, czy możemy się w miesiąc nauczyć języka obcego i zdać na koniec egzamin na certyfikat. No i w jaki sposób się uczyłeś? Głównie no nie wierzę, programów że... komputerowych, rozmawiając z ludźmi, no, czekaj. Pojechałeś do Rosji zajęcia na miesiąc uczyć się rosyjskiego i się uczyłeś z programów komputerowych? Też, po części. Ale miałem też zajęcia z nauczycielką rosyjską. Mieliśmy przez 4,5 godziny dziennie. Aha, w ten sposób. No i co, udało się to uzyskać? Tak, zdaliśmy certyfikat B1, który jest jakimś odpowiednikiem matury z rosyjskiego. W miesiąc języka i to tak, że się potrafisz dogadać? Tak, na koniec już bez problemu, na przykład jak jechałem na lotnisko taksówką, przez godzinę rozmawiałem z taksówkarzem. Jestem w stanie zrozumieć rosyjski. Teraz mam trochę problemu z czytaniem, bo dawno nie czytałem żadnej książki po rosyjsku, ale myślę, że jakbym trochę czasu poświęcił, to sobie wszystko przypomnę.
No dobrze, ale wiesz, z rosyjskim może ci tak łatwo poszło, bo no w sumie no pola polski, ruski, no to jest prawie, że to samo. W każdym razie bardzo podobne, ale chyba z chińskim ci tak łatwo nie poszło. Próbowałem się nauczyć po chińsku, ale po tym jak w restauracji nazwałem kelnerkę piękną krową i dziwnie się na mnie patrzyła, stwierdziłem, że jednak to jest zbyt ryzykowne. Naprawdę tak zrobiłeś? Ale co, jakieś podobne słowa? Bo z tego co ja wiem, to tam niektóre słowa znaczą co innego w zależności od intonacji. Tak, tam mają cztery różne tony, które tak naprawdę ciężko wychwycić dla Europejczyka. I jedno słowo, które brzmi tak samo, w zależności od tego, jak jest powiedziane, może oznaczać albo konia, albo matkę. I jeszcze tam dwa inne znaczenia. Między innymi krowa, tak? Krowa jest podobna do dziewczyny. A, no w sumie... Okej, okay. Ale co cię skłoniło, żeby do Chin polecieć? Mój dobry przyjaciel akurat pracował w ambasadzie Chin w Pekinie. Mhm. I on mnie zaprosił, razem jeszcze z innym przyjacielem. No to opowiedz nam coś o tym kraju. Coś o tym kraju. No bo teraz jest taka moda, wiesz, ostatnio na zajęciach ruszyliśmy zajęcia właśnie w Asbiro. Pierwsze zajęcia były w zeszły weekend, a za półtora tygodnia rusza MBA. I gościliśmy m.in. Tada Witkowicza na zajęciach i on powiedział coś takiego, że w ogóle cała biała rasa dostanie pod tyłku od Hindusów i Chińczyków, bo kiedy się dzwoni do biura takiej typowo amerykańskiej czy polskiej, czy no... tej powiedzmy cywilizacji anglosaskiej firmy 3 minuty po 16, to tam już nikt telefonu nie odbiera, a tacy Hindusi czy Chińczycy, no to oni robią non-stop i im zależy na sukcesie i tak dalej. No i czy ty mógłbyś się z tym zgodzić? Właśnie nie zwiedzałem żadnych fabryk chińskich, ani patrzyłem na to patrzyłem na to bardziej od strony turysty na tym wyjeździe, ale to, co mi się rzuciło w oczy, to, że Chiny to jest jeden wielki plac budowy. To, jakie mają ulice, wszędzie budują autostrady. Generalnie byłem w takim jednym mieście, gdzie po prostu jak się wyjrzało z balkonu, było widać ponad 50 różnych tych żurawi budowlanych. No to całkiem sympatycznie. A w ogóle z Chińczykami rozmawiałeś oprócz tej kelnerki? Trochę próbowałem, ale większość rzeczy, które dowiedziałem się o Chińczykach, to jednak właśnie od mojego znajomego. Ale nie robiłeś mowy tam po chińsku? Nie robiłem. A szkoda. Pewnie bym poobrażał za dużo osób. Nie, no przecież no chyba połowa Chińczyków to chyba zna angielski i mógłbyś się tam z nimi podogadywać, więc chyba tak źle by nie było. Właśnie nie tak dużo osób zna angielski. I naprawdę? To jest właśnie problem na razie, bo ciężko na przykład kupić bilet na stacji. Generalnie robiliśmy tak, że na dużym dworcu w Szanghaju staliśmy w kolejce, która była długa na jakieś 20 metrów. I krzyczeliśmy głośno, czy ktoś zna po angielsku. Potrafi rozmawiać po angielsku. I zwykle odpowiada jakiś tam koleś 10 metrów dalej, jakąś łamaną angielszczyzną, przetłumaczył kasjerce, gdzie chcemy dojechać. A to aż taki problem jest? Że nawet na dworcach? No, czasem robiliśmy tak, że w hostelu prosiliśmy osobę, która tam mówiła po angielsku, żeby napisała na kartce, że chce kupić bilet do tego miasta na tą datę. No to słuchaj, no to chyba w Polsce więcej ludzi zna angielski w takim bądź razie, no bo chyba na dworcach nie ma problemu z dogadaniem się. No tak, ale oni tego nie potrzebują. 99% turystów w tych wszystkich miastach to są Chińczycy. No tak, no ale a w Polsce to ile? No też tak, no ileż obcokrajowców jeździ pociągami w Polsce, no bez przesady. Ale no, chyba... no jasne, ale dużo więcej obcokrajowców przyjeżdża do Polski jako turyści, a do Chin jednak ciągle bardzo mało, bo to jednak są problemy, trzeba mieć wizę i tak dalej. No właśnie, to jakaś duża papierologia była z wizą do Chin? Nie, musiałem wypełnić jedno podanie na stronie ambasady chińskiej i przyjść po odbiór z paszportem.
Czyli całkiem proste. Do Rosji ponoć jest jeszcze bardzo trudno się dostać. W Rosji byłem 4 lata temu, więc nie wiem jak jest teraz, ale też kosztowało mnie to po prostu dwie wizyty w konsulacie rosyjskim. No bo może raz, żeby złożyć podanie, a dwa, żeby już odebrać paszport. Wiza znaczy się w paszporcie. No dobra, ale czyli co? Podróżujesz dużo, gadasz, a podróżujesz, no to głównie chyba, żeby te maratony kończyć. Skąd w ogóle się taka miłość w tobie wzięła do maratonów? No bo jeżeli jesteś programistą, tak? No to ja sobie wyobrażam, słysząc programistę, no to taki, wiesz, człowiek przygarbiony w długich włosach, ze sweterkiem w rąby, tak? I no... Niekoniecznie takiego widzę no, sportowca, który potrafi no cokolwiek zrobić, przebiec czy przepłynąć cokolwiek. A akurat właśnie mam bardzo dużo znajomych informatyków, którzy się bawią też w maratony albo triatlony. Gdzie są tacy? Przepraszam, gdzie są tacy informatycy? No. Informatycy zwykle zarabiają dużo i mają pieniądze, żeby dać na różne hobby. Kiedyś byłem w klubie dla płetwonurków i też większość osób była informatykami. No ale, wiesz, popływać sobie pod wodą to chyba nie jest takie znowu męczące, jak biegnąć przez 40 kilometrów. A tak, a pierwszy maraton to po prostu było wyzwanie. Chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie to zrobić. I to było jeszcze, jak miałem 19 lat, byłem w Krakowie. Przygotowałem się do tego jakieś 7-8 miesięcy i udało mi się ukończyć. W jakim czasie? 3 godziny, 20 minut i 22 sekundy. No to tak... szybko. No, to był pierwszy maraton. Ostatni ukończyłem już w czasie 2 godziny, 44 minuty. No to jeszcze szybciej. No to dokładnie, co powoduje, ja nie potrafię się tak na rowerze rozpędzić. A teraz w londyńskim maratonie będę startował z tego samego miejsca, co elita biegaczy, czyli Kenijczycy i tak dalej, bo uzyskałem to minimum kwalifikacyjne. A co to znaczy inaczej, no to są jakieś kwalifikacje jeszcze do maratonów? Bo rozumiem, że tutaj mówimy o tych takich maratonach, takich no, że Londynie, czy tam takich w większości miast takich wielkich są takie maratony, nie? Tak, ale do maratonu w Londynie jest bardzo ciężko się dostać. No jak? Tam nie może biegnąć każdy, kto tylko chce? Może biec każdy, z tym, że na jedno miejsce zwykle przypada 10 chętnych osób. No ale, no co, miejsca im brakuje? Robię takie losowanie. Ale, mają tylko 30 kilka tysięcy miejsc, które muszę w jakiś sposób rozdzielić. Robią to w taki sprytny sposób, że część idzie właśnie pod to losowanie, część dają organizacjom charytatywnym, które mogą sprzedać miejsce biegaczowi, który się zobowiąże, że zbierze na przykład 2000 funtów, a reszta idzie dla tych najlepszych. Czyli osoby, które uzyskały tam określony czas, bo też chcą, żeby takie osoby przyciągać do biegu. No bo i ty oczywiście za wyniki się zawsze załapywałeś. Tak, bo stwierdziłem, że nie mam szczęścia nigdy w losowaniach. W ogóle lubię brać los we własne ręce. Nie chciało mi się zbierać 2000 funtów na organizację charytatywną, więc postawiłem sobie za cel, żeby się zakwalifikować. Albo mogłeś... dzięki własnym umiejętnościom. A nie mogłeś na przykład założyć organizacji charytatywnej i poprosić ich o bilet? Nie wiem, na jakich zasadach są sprzedawane te miejsca, a poza tym organizacja charytatywna też ma pewne wymagania, które trzeba spełnić. Aha, czyli to nie. Chociaż nie z drugiej strony bardziej mnie motywowało to, że udało mi się coś wygrać dzięki właśnie własnemu wysiłkowi. Okej, okay. No dobra, ale to, że biegasz w tej WFT, męczysz się, to jeszcze ci było mało, żeby się zapisać na tego Ironmana? To też było kolejne wyzwanie. Po tym jak człowiek przebiegnie maraton, zastanawiam się, co można zrobić dalej. A Iron Man właśnie od dawna mnie fascynował, bo wydawało mi się coś
niemożliwym do zrobienia dla przeciętnego człowieka. No ale poznałem osoby, które bawiły się w triatlony. Dowiedziałem się od nich wiele, wiele cennych rzeczy i dzięki temu stwierdziłem, że zapisałem się na Ironmana i dałem sobie rok na przygotowania. No i się w jakim czasie się kończy takiego Ironmana? Przecież to jest i pływanie, i na rowerze, i maraton, no to chyba z pół dnia to zajmuje. No dokładnie. Taki limit czasowy to jest 17 godzin. Yes. Najlepsi robią to w około 8. Mi się udało zrobić w 10,5 godziny. No to szacun wielki. I ty jesteś informatykiem? Tak, jestem informatykiem. A jak siedzisz przy komputerze, to cię nie bierze coś od środka, że... No nie wiem, no bo sportowiec, a informatyk, no to no nie widzi mi się to. No, to jeszcze chyba gorzej jak kobieta informatyk. Znaczy wiesz, no takie coś niecodzienne, tak? I to może w tym jest właśnie, no nie wiem, taki nie wiem, klucz, żeby... No nie wiem, no bo przeważnie no to programistami zostają osoby, które kochają komputery, tak? Ty też taki byłeś wcześniej? Czy tak sobie zawód wybrałeś, ty informatyka, żeby pieniądze zarabiać? Kiedy wybierałem informatykę, informatycy nie zarabiali tak dużo. Po prostu pasjonowało mnie to, więc poszedłem na takie studia. A jeżeli chodzi o te wszystkie sporty, to właśnie w tym szaleństwie też jest metoda. Bo dzięki temu dużo łatwiej mi się skoncentrować na tym, co robię. Kiedy wiem, że popracuję przez te kilka godzin, później mam przerwę, intensywny wysiłek, wracam ze świeżym umysłem i kontynuuję to wszystko, co zacząłem. I to no pomaga? Proszę? To pomaga, że sobie tutaj zaprogramuję sobie coś i wyjdę, przebiegnę maraton, wrócę i sobie dalej będę programował. W jaki sposób to działa? No bo ja jak programowałem kiedyś, zresztą ciągle coś tam się robi, no to wiesz, no, nagle masz pomysł, jak coś rozwiązać, to siadasz do komputera i klikasz, tak? A nie to, że tam na siłownię idziesz i... Chociaż może też tak by było. Okej. Okay. No właśnie, dlatego się zajmuję bieganiem. Można to zrobić w każdej chwili. Kiedy już jestem zbyt zmęczony, żeby robić coś dalej, zakładam buty i idę pobiegać. No właśnie, ale to masz jakiś taki system, że codziennie biegasz ileś kilometrów? Tak, staram się. No na tym poziomie już muszę się w pewien sposób przygotowywać. No i ile tak dziennie przebiegasz? No zależy, czasami 10 kilometrów, czasami 20-30. No to całkiem sympatycznie. Czyli do pracy, zamiast roweru się przebiec. Tak, często mi się tak zdarzało. Miałem jakieś 11 km do pracy. Zdarzyło mi się przebiec i rano, i wieczorem, jak był strajk metra. To w Anglii też strajkują. Też strajkują, zdarza im się. No popatrz, tak im źle, a tyle zarabiają. I ty tam wyjechałeś, a tam widać jeszcze gorsza bieda jak u nas, bo u nas w żadnym mieście metro nie strajkuje. Bo metro jest tylko w jednym. No właśnie, i zalane, czy tam coś tam zrobili nie tak, jakiś budynek osiada, czy coś. Ale to taka już Polska. Okej, okay. Wracając do początku na naszej audycji, powiedz, jak ci się teraz prowadzi przez te ładnych już kilka lat biznes w Anglii? Myślisz, że bo w Polsce jest taka tendencja do tego, żeby no, po pierwsze wyjechać tam i biznes prowadzić tam. Nawet kontestacja jest zarejestrowana w Anglii. Ale z drugiej strony mieliśmy też, Hugo miał takie małżeństwo, które prowadzi interesy w Polsce i bardzo mocno od urzędów w dupę podostawali. I jak słuchacz zadzwonił i powiedział, że no przecież można wyjechać tam, gdzie jest normalnie, no to oni nie bardzo chcieli wierzyć. No przecież zawsze gdzieś są jakieś przeszkody. I no, czy
rzeczywiście tak fajnie się prowadzi te firmy w Anglii? Nie miałeś żadnych przygód z urzędami skarbowymi, z jakimiś takimi, no inne takie zupełnie nielogiczne rzeczy? Absolutnie. Żadnych jakichś negatywnych przygód. Założenie firmy w Anglii trwa 5 minut. Trzeba wypełnić formularz na jednej ze stron, zapłacić, to jest chyba około 60 funtów. No dobrze, wiesz, dostaje się mailem wszystkie potrzebne urzędy, ale firma jest wpisana do rejestru. Ale słuchaj, dealerzy pierwszą działkę też dają za darmo. Więc coś, co się, wiesz, łatwo zakłada, to nie wiadomo, jak jest później w prowadzeniu. Opłata roczna za firmę to jest 15 funtów. 15 funtów i trzeba, jeżeli się już zarabia, odprowadzić podatek, czy też złożyć. No wartało. To się nazywa Company's Accounts, który mi przygotowuje księgowy. No przynajmniej wartałoby jakiś tam podatek zapłacić, jak się. No jak się no coś zarobi. Czyli co? Poza tym nic, żadnych ZUS-ów, żadnych innych pierdół? No ja akurat nie płacę ZUS-u, bo nie wierzę, że dostanę jakąś państwową emeryturę, więc mogę sobie wszystkie zarobki firmy w odpowiedni sposób ustrukturyzować. Na przykład wypłacam sobie pensję na poziomie kilku tysięcy funtów, która jest poniżej progu, od którego trzeba płacić ZUS, a resztę jako dywidendę. Czyli co, ZUS się płaci od jakiejś tam wysokości? Tak, to jest chyba około 7-8 tysięcy funtów, już nie pamiętam dokładnie jak jest w tym roku. Czyli nie tylko podatek dochodowy zależy od zarobków, czyli tylko opłaty na ZUS też są te jak to poziomy czy tam progi zwolnione od ZUS-u? Ichniejszego, tak, oczywiście. Dokładnie. No to piękne. No to bardzo fajnie. No to i dzięki temu możesz sobie dobrze żyć i ZUS-u nie zapłacisz. Ichniejszego. Otóż to. Otóż to, no to i odkładam sobie sam na własną emeryturę. No to rzeczywiście ten kraj coraz bardziej mi się podoba, bo no nie wiem jak wy, no. Mnie wielu ludzi pyta, jak to jest z tymi spółkami w Anglii, czy prowadzić firmę w Anglii. Ja szczerze powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia. I może w tym roku się dowiem, bo też kilka tygodni temu zarejestrowałem taką spółkę w Anglii. I pierwsze, co mnie zdziwiło, to mnie tylko kolega spytał o adres i numer dowodu. I mi już podesłał zarejestrowaną spółkę. Jeszcze nie zdążyłem się nigdzie podpisać, żadnego podpisu elektronicznego. Nikt mnie zadzwonił, nie potwierdził moich danych, a spółka jest i działa. A najciekawsze jest to, że to kosztowało ile tam, z 60 funtów, 100 funtów, nie? No dokładnie. A żeby ta spółka mogła mieć konto bankowe w Polsce, to trzeba wydać 4000 zł. Naprawdę. Założenie konta bankowego dla firmy nie kosztuje nic. A to słuchaj, założenie konta nie kosztuje nic, ale żeby zebrać dokumentację, którą potrzebna do założenia konta, no to musisz przetłumaczyć te wszystkie papiery i to jeszcze musi być jakieś przysięgłe tłumaczenie, jeszcze jakieś apostille zabrać, czy cokolwiek z jakiegoś tam urzędu w Anglii. No daj spokój, no przecież takie, no 4000 zł, no to wiesz, no to całkiem sporo, no ale no zobaczymy, co mnie tutaj nasi słuchacze wciągnęli, no bo tak wiele osób mówi, że spółka w Anglii, ale mało kto to założył i tylko tak z teorii tylko przekazuje to, co gdzieś usłyszał, więc no ja postanowiłem to sprawdzić na swoich, że tak powiem, no w praktyce na sobie, ale to już o wiele prościej się prowadzi spółkę w Zambii, jeżeli chodzi o Polskę, tak, bo też tam działalności zakładamy. Okej, Kuba, ale to nie o mnie audycja, jest tylko o tobie. A nie myślałeś, żeby z Anglii już wrócić do kraju, no powiedzieć sobie, no słuchaj, osiągnąłem, co tam osiągnąłem, zarobiłem trochę pieniędzy, ale trzeba by wrócić do kraju, no bo tutaj wszystko jest tańsze. Nie, na razie dużo bardziej podoba mi się właśnie siedząc w Anglii. Na pewno, bo słuchaj. Także przyszłość, póki co wiążę sobie. Jasna sprawa, ale
Z drugiej strony, co, jak się jest przedsiębiorcą, tak, no to o wiele łatwiej stworzyć wielką firmę, no kiedy ten rynek rośnie, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, że Anglia, no, jest rozwiniętym krajem i tam raczej trudno stworzyć coś, jakąś dużą organizację. O wiele prościej jest na przykład na Ukrainie, gdzie teraz Ukraina przypomina Polskę lat 90., gdzie wszystko idzie do góry, tak? I można, no, popłynąć z rynkiem, tak? I w ten sposób zarobić dużo. Mnie tak właśnie to zdziwiło, kiedy Maciek Bienert opowiadał, jak się wkurzył na Polskę i chciał wyemigrować, to pierwszą rzecz właśnie na Ukrainę chciał emigrować, do takiego zacofanego kraju, po to, żeby tam założyć firmę, która urośnie, będzie wielka, zatrudniać setki, tysiące osób, no bo jak już są pozajmowane miejsca na rynku, to trochę trudniej. Nie myślałeś więc może, Kuba, żeby wyemigrować na przykład na Ukrainę czy do Rosji, jak już język znasz? Mógłbym wyemigrować, ale nie mam pomysłu na założenie tego typu firmy. A no informatyczną. Na przykład. No tak, ale nawet jeżeli masz firmę informatyczną, liczy się pomysł. To coś a la Facebook czy jakiś inny portal. No, rosyjski Facebook na przykład, o. Ale, no bo co, ty programujesz głównie na zlecenia jakichś większych korporacji, nie? Mhm. A nie myślałeś, żeby stworzyć jakąś swoją własną aplikację? Też właśnie chodzi o umiejętności, bo takie popularne... Nie znam się za bardzo na programowaniu aplikacji mobilnych, a to jest jednak... Coś, co się obecnie liczy. Poza tym systemy, na których pracuję, czy które programuję, generalnie wymagają, mają taką zaporową cenę wejścia. Zbyt dużo inwestycji poświęciły te wszystkie korporacje, żeby z nimi rywalizować. To znaczy? A na przykład wielkie bazy danych, typu Oracle, czy serwery aplikacji, które są już dość uznane na rynku. No, no dobrze, no ale to tak trudno programować w Oracle? Nie jest trudno, ale trudno stworzyć coś podobnego do Oracle. No dobrze, no ale to jest tylko baza danych. Przecież no jeżeli ty programujesz, no to wiesz, w każdej technologii można jakąś grę na przykład napisać, czy coś takiego. I wtedy, no nie wiem, no wtedy... Albo inaczej, ja może tak głupio zakładam, Że jak się jest przedsiębiorcą, no to chce się stworzyć firmę, która będzie rosła, miała coraz więcej produktów, będą ją ludzie kupować, będzie się zatrudniać pierwszego pracownika, drugiego, dziesiątego, setnego, że ta chęć rozwoju jest wręcz w każdym przedsiębiorcy, tak? A nie jest tak u ciebie? Nie chciałeś mieć kiedyś jakiejś takiej wielkiej, dużej, ogólnoświatowej firmy? No to marzenie zawsze jest, tylko czekam właśnie na odpowiedni pomysł. Jeżeli przyjdzie mi pomysł, to myślę, że to rzeczywiście ruszę z kopyta i zajmę się tworzeniem czegoś własnego wielkiego. Aha, czyli będziesz działał coś w tym kierunku, no bo wiesz, się tak zastanawiam, czy jak nie wyjechać do tej Anglii, gdzie tam się i dobrze zarobi i można popodróżować, to czy tak człowiek czasami nie osiada na laurach? To jest dość częste, ale właśnie obecnie zawsze poszukuję czegoś nowego, uczy się nowych rzeczy, które myślę, że przydadzą mi się niedługo w przyszłości. I co takiego się na przykład uczysz teraz? No bo gadać umiesz, pływać umiesz, biegać też. Na przykład po tym, jak wygrałem właśnie, byłem najlepszym mówcą Wielkiej Brytanii, zaproponowano mi, żebym był na czele organizacji Toastmasters na całą 1/3 Londynu. O. Więc uczę się wielu takich rzeczy na temat bycia przywódcą w organizacji non-profit, co jest dość ciężkie, ponieważ to są wszystko wolontariusze i należy ich motywować inny sposób niż za pomocą pieniędzy czy groźby wyrzucenia. Prawda? Ja też nie zdawałem sprawy, jakie to jest trudne, bo kiedy miałem firmę, no to wystarczyło pokrzyczeć trochę, tak?
i cię ludzie słuchali. A jak ty sobie radzisz sobie w ogóle na tej pozycji, w takim zarządzie? Jak na razie sobie radzę. I też uczę się właśnie rozwiązywać różne konflikty i tak dalej. I to właśnie w taki sposób, żeby osiągać kompromis. Okej. Okay. I też motywować odpowiednio ludzi do działania. No, ale poczekaj. Mówisz, że ci się udaje, czyli że, no bo rozumiem, że sposobem oceny twojej pracy jest ilość na przykład ludzi w klubach. Przybywa czy ubywa? Przybywa. A są jakieś polskie kluby tam w Anglii? Bo wiem, że w Polsce są, że po angielsku gadają. Tak, właśnie w Anglii jest jeden klub polskojęzyczny. Nazywa się Polish or Polish. Czyli jak gdyby wypoleruj swój polski. Taka fajna gra słów po angielsku. I to jest klub, do którego się zapisałem na początku i którego byłem prezydentem w zeszłym roku. I co, i w całym Londynie jest tylko jeden? No niestety. Tylko jeden, ale do niedawna byliśmy w ogóle jedynym angielskojęzycznym klubem w Londynie. O! Także Polacy jednak są dużo lepiej zorganizowani niż inne nacje. Coś niewyobrażalnego, nie? Bo tak się mówi, że Polacy się nie potrafią zorganizować. No, potrafią. Zresztą w Londynie działa bardzo dużo organizacji skupiających Polaków. Jest na przykład taka jedna duża organizacja, która się nazywa Polish Professionals in London, która skupia kilkaset osób, organizuje różne wydarzenia, szkolenia, warsztaty i różne spotkania networkingowe, gdzie można poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach czy z różnych profesji. Okej, okay. Ale idźmy dalej z tym Toastmasterem. No bo jesteś szefem jednej trzeciej Londynu, czyli trochę tych klubów jest. I starasz się to jakoś ogarnąć, ale co, myślisz się spełniać w takiej roli i w tej organizacji, żeby tam dalej pomagać i awansować na jakieś kolejne poziomy? Nie, także jak skończy się moja kadencja, to zajmę się czymś innym. Co to będzie? Bo ja mam to do siebie, że trzeba się nudzę, więc jeżeli nauczy się... Jeszcze nie wiem, zobaczymy za parę miesięcy. No to może byś pojechał do nas, do Zambii i może tam by się udało taki klub albo całą w ogóle tą dywizję, czy jakkolwiek wy się tam dzielicie, może byśmy w Zambii stworzyli Toastmastera. Na pewno to jest możliwe, ale pewnie musiałbym się tam przeprowadzić na dłuższy... Wiesz, to ty byś przyjechał na przykład na miesiąc, z kimś innym byśmy się dogadali, też by przyjechał na miesiąc. Z trzecim byśmy się dogadali, też by na miesiąc przyjechał. Właśnie z Remigiuszem Stanisławkiem o tym rozmawiałem. On mówi, że bardzo chętnie by przyjechał, a on lubi na rowerze jeździć. Ty lubisz biegać, to wiesz, on będzie jechał, ty będziesz biegał, nie? I wiesz, jakby tak przez 3-4 miesiące próbować taki klub rozruszyć, no a potem jakiś lokalny człowiek będzie to prowadził. No bo chyba w ten sposób się tworzy nowe kluby, że się odwiedza nowe miasto, zaprasza się ludzi, organizuje się, a potem ktoś przejmuje kompetencje, tak? Tworzyłeś w ogóle od nowa jakiś klub kiedyś? Nie tworzyłem samodzielnie, ale pomagam przy tworzeniu klubu, który jest rosyjskojęzyczny. Jak się taki klub tworzy? To znaczy co? Jakiś Rosjanin do ciebie podszedł, fajny tutaj klub macie, ale ja chcę założyć taki po rosyjsku? To akurat pomagam innej osobie, która miała taką inicjatywę. Zebrała grupę Rosjan, którzy są w Londynie, chcą się nauczyć przemawiać. Znalazł miejsce, gdzie się mogą spotykać. Zebrał odpowiednią liczbę osób. Pomagają mu właśnie Toastmasterzy z innych klubów angielskich. Przychodzą na spotkania, prowadzą szkolenia. To bym za jakieś parę miesięcy ten klub stanie na nogi i będzie w stanie funkcjonować samodzielnie. Nie słyszałeś, że jakiś klub powstał w ten sposób, że na przykład ty sobie chcesz założyć klub w jakiejś tam miejscowości i sobie tam jedziesz i szukasz tam ludzi, którzy by chcieli do tego klubu wstąpić po to, żeby ktoś potem z nich przejął dowodzenie?
No zwykle to jest zrobione z inicjatywy osób, które mieszkają w danej miejscowości. Aha. Powiedzmy, no bo pytam się, osoba, która mieszkała w Londynie i wyjechała do jakiejś innej miejscowości i brakuje jej, chce sobie otworzyć klub Toastmasters. Bo pytam się właśnie, żeby zmierzyć szansę tego, czy by w Lusace nie dało się zrobić klubu Toastmasterów. A mi się wydaje, że tam o takim czymś nie słyszeli. Jak myślisz, działają w Zambii Toastmasterzy? Nie wiem, mogę szybko sprawdzić. No to sprawdź szybko, jak masz tam jakieś tajne poziomy dostępu. No bo jak nie działa, no to byśmy stworzyli. A co, może nas słuchają jacyś inni ludzie, którzy znają tą organizację i powiedzmy te kursy tam macie pokończone, no to może też byście się jako wolontariusze zapisali, tylko jak już tam zbudujemy tą szkołę, tak? Jak już będą pokoje gościnne i tak dalej, gdzie moglibyśmy was przechować, tak? I może rzeczywiście udałoby się taki klub rozwinąć. A masz w tej swojej dywizji jakieś takie kluby Toastmaster dla dzieciaków? Bo wiem, że w Polsce się tworzą takie powoli. Żeby być w Toastmaster trzeba mieć 18 lat. Aha. Ale prowadziliśmy w zeszłym roku zajęcia w Szkole Polskiej w Londynie dla właśnie dzieciaków w wieku od 10 do 17 lat. Czyli tworzą się takie... Tak, tworzą się. Tworzą się i w tym roku też będziemy coś takiego robić, bo to jednak strasznie dużo daje młodym osobom, jeżeli już na starcie mają tą możliwość przemawiania, pewność siebie. I to jest coś, czego mi brakowało, kiedy wkraczałem w dorosłe życie. Okej. Okay. No to... A, jeszcze tak ci przerwę. Jak się nazywa to miasto, do którego Lusaka. Lecisz? Lusaka. Oto w Lusace są dwa kluby Toastmasters. No proszę, ale jaja. A to mógłbyś mi tam kontakt do tych ludzi podesłać? Tak, kto tak, to... myślę ci. No to byłbym wdzięczny, jakbyś mi Majlusiem podesłał, no to coś tam z nimi zorganizujemy w takim bądź razie. No to na całym świecie jest ta organizacja? Tak, w 120 krajach. 120, no to w 80 nie ma. No a w Zambii jest, czyli nie tak źle. Zambia nie tak... To nie jest jednak koniec świata. Nie, no tam żyje 4-5 milionów ludzi z tego, co wiem, tak? I drugie tyle w okolicach. To tak taka dosyć spora metropolia, jak dwie Warszawy. Tylko Warszawa trochę ładniej wygląda, prawda? No bo ładniej wygląda. Ale za to Warszawa jest mała, powierzchniowo, tak? Okej, Kuba, to co, powoli zbliżamy się do końca. No słuchaj, no tylko ci pogratulować no, wyników, no bo no, firmę sobie prowadzisz, programujesz, biegasz, wysportowany, no to no, po prostu, to mi się wydaje takie za ładne, tak postać z serialu jakiegoś. Taka idealna, no to słuchaj, no pogratulować ci, no i życzę ci wszystkiego dobrego w przyszłości. No super, dzięki wielkie i mam nadzieję, że dalej będzie tak idyllicznie, jak jest teraz. No słuchaj, no może być tylko lepiej, prawda? Tak, no ale wyzwań nie brakuje. To jest właśnie najważniejsze, żeby co chwilę cokolwiek się wydarzy, mieć jakiś tam nowy cel i moje szczęście polega na tym, że zawsze mam coś na horyzoncie, do czego dążę. Dobra, no to Kuba, dzięki raz jeszcze, dzięki wam słuchacze, że nas słuchaliście i co, usłyszymy się niebawem, trzymajcie się, hej Kuba. No, cześć Kamilu. Albert, wychodzimy!